To porozmawiamy teraz o stronie realizacyjnej tego filmu i kłopotach realizacyjnych, jak to wyglądało. Ja już zapomniałem o tych kłopotach, już jest film. Ale na pewno pamiętasz, jak wybrałeś główną bohaterkę, Michalinę Łabacz, która nie jest znaną aktorką, wręcz przeciwnie, właściwie debiutowała w twoim filmie. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego się na nią zdecydowałeś i czym ciebie przekonała? Postać, którą gra Zosia Głowacka, ma 17 lat. Siłą rzeczy nie mogłem szukać wśród emerytowanych aktorek. Założyliśmy, że musimy zrobić casting. Magda Schwarzbart, która obsadza moje nasze filmy, przeszukała szkoły teatralne, nie tylko, w całej Polsce. Ten casting rzeczywiście był duży, 250 aktorek się zgłosiło. Wybrałem 20, z którymi już się spotkałem 2-3 razy na takich zdjęciach próbnych. Potem ta grupa się zawęziła do 6 i jakoś tak już wiedziałem, że to będzie Michalina. Ale czym ciebie konkretnie przekonała? Znaczy, co miała innego niż, albo czego inne nie miały, co ona miała? O tym, że to jest taka prawda przed kamerą, no to jest takie dość banalne, bo co innego prawda przed kamerą dla ciebie, dla mnie, dla innych widzów. Ale chyba najbardziej mi się spodobała tym, że oczywiście oprócz talentu, oprócz tego, że bardzo dużo komunikatów jest w stanie sprzedać w małym przedziale czasowym, że jest bardzo plastyczna, że pracuje na niuansach, że no to wszystko wiadomo, bo to jest dobra aktorka, to jest świetna aktorka. Natomiast to, czym mnie urzekła, to chyba tym, że ona weszła w ten świat przedstawiony z 1939 roku. Bo były tam na tym castingu aktorki bardzo dobre, z którymi można pójść na wojnę i to po tej samej stronie barykady, ale jednak były w mojej opinii zbyt współczesne. Aha, czyli też pewnego rodzaju typ urody. Nie, to ja nie mówię o urodzie, ja mówię o... Chociaż może to się jakoś tam łączy, ale uroda to dla mnie była drugorzędna sprawa. Ale o... A pierwszorzędna? Wiesz co, to jest trochę tak intuicyjnie, że ktoś mówi tekst 1939 roku i albo w to wierzysz, albo myślisz, że on brzmi współcześnie. A nie rozmawiamy na takim poziomie, czy ktoś sprzedaje teksty krzywo, czy nie, czy wiarygodnie, czy... To wiadomo, że wiarygodnie, tylko chodzi o to, że jeszcze jest jeden element właśnie, że ja wierzę, że tak sobie ja wyobrażam ten świat sprzed wojny. I Michalina była tam idealna w tym. Arek Jakubik, który gra drugą główną rolę w tym filmie, jest twoim ukochanym aktorem. Znasz go, obsadzałeś go w różnych wcześniejszych swoich filmach. Czy ta rola była pisana pod niego? Nie. Nie, to znaczy gdzieś tam pewnie pod czapką miałem tych większość aktorów polskich, ale założyliśmy sobie, że najpierw musimy znaleźć Zosię Głowacką i ona była takim centrum i punktem wyjścia do obsadzenia pozostałych ról. A w związku z tym Arek Jakubik pojawił się? Nie wiem. Arek Jakubik zawsze się pojawia, więc pojawił się i tym razem. Tak. Zrobiłem zdjęcia, już nawet nie pamiętam, ale chyba, bo to było tak dawno, ale chyba rzeczywiście zrobiłem zdjęcia próbne z Michaliną i z kilkoma aktorami, tak. Bo to nie jest tak, że ja od razu wiedziałem, że to będzie Arek Jakubik i jakoś tak po tych zdjęciach wyszło mi, że to on. A mógłbyś przypomnieć teraz, jak wyglądały prace scenariuszowe nad tym filmem, które były dość skomplikowane, bo pamiętam, że punktem wyjścia była książka. Jaka to była książka? Zaraz o książce, bo to nie do końca było tak. To znaczy, ja zacząłem od relacji, które czytałem w karcie ocalałych z rzezi Polaków. I to był mój punkt wyjścia. Potem zacząłem czytać książki i czytając, szperając po tych książkach, trafiłem na zbiór opowiadań Stanisława Strzelkowskiego Nienawiść. No i to jest książka, która mnie wywróciła, dlatego że ona opowiada o tych okrutnych zdarzeniach z punktu widzenia dziecka i ta naiwność patrzenia dziecka na ten okropny świat mnie po prostu poraziła. Do tego stopnia, że mnie też zainspirowała fabularnie. I pojechałem do Wrocławia, do Stanisława i on od razu wysłał mnie, ja tam miałem nawet jakiś pomysł, jakąś drabinkę tego filmu, ale on od razu wysłał mnie na studia, uznał, że jeszcze nic nie wiem i rzeczywiście ta moja wiedza była bardzo taka chaotyczna i emocjonalna i on był dla mnie bardzo ważnym takim pierwszym punktem, taką ścianą, od której się odbiłem, ale która ustawiła chyba film, a później tych konsultacji było już bardzo dużo na różnych szczeblach, one były historyczne i etnograficzne, językowe, wojskowe. No,
w miarę postępowania prac nad scenariuszem po prostu musiałem dobierać sobie odpowiednich takich konsultantów, czy też sparring partnerów, czy zderzać to po prostu z kresowianami. Potem powstał scenariusz i później była taka sytuacja, że te obiekty, które sobie zapisałem, oczywiście, no takich obiektów nie ma, trzeba je było stworzyć, znaleźć, trzeba było znowu niektóre sceny zaadaptować na potrzeby tego scenariusza. Potem to ja już byłem maszyną, realizowałem to, co sobie założyłem. Oczywiście w międzyczasie, no bo ten okres zdjęciowy trwał bardzo długo, też jakieś prace i zmiany następowały, jednak nieduże, a później nastąpił montaż. Czy Arek Jakubik i Michalina Łabacz grają postacie jakoś istniejące historycznie, czy to jest twoja wyobraźnia? Nie, wszystkie te postacie są fikcyjne, ale tak naprawdę te zdarzenia, które tam mają miejsce, to ja o nich wyczytałem albo usłyszałem, że nie wiem, to się już tak bardzo pomieszało. No to, tam są odniesienia na przykład do Zygmunta Rumla, prawda, który w filmie nazywa się Krzemieniecki. No, kilka takich tropów jest, że ten kościół, który zostaje tam zaatakowany, to mogą być kustycze. A ta scena na przykład pochówku Polski, to jest też historyczna scena? Miała ona miejsce, czy nie? Tak. Jeszcze raz mówię, wszystko, co jest w tym filmie, moim zdaniem miało miejsce. Więc takie pochówki Polski miały miejsce w województwie tarnopolskim, a poprzedziły je napady na wracających z wojny polskich żołnierzy. Stąd ten mundur, który idzie do grobu symbolicznie, tak? A ponieważ one miały miejsce w województwie tarnopolskim, a ponieważ jeszcze chciałem opowiedzieć o Rumlu, Kustyczach, który zginął, został zamordowany w okolicy wsi Kustycze, no to tak mi jakoś wyszło, że akcja tego filmu musi toczyć się na południu województwa wołyńskiego. A województwo wołyńskie, no to był poligon doświadczalny dla UPowców, dlatego że tam było tylko 16 chyba procent Polaków, że to był bardzo rozległy teren, że Niemcy stacjonowali w miastach, mieli małą kontrolę nad wsiami, pilnowali miast i pilnowali tych szlaków komunikacyjnych. Więc tam ta akcja miała szansę powodzenia i rzeczywiście 11 lipca 1943 roku jednocześnie zostało zaatakowane ponad prawie 100 miejscowości i wymordowane tysiące Polaków. Czyli to na pewno nie była rewolucja, to była przygotowana akcja. Gdzie były kręcone zdjęcia? Czy korzystałeś z pomocy strony ukraińskiej w czasie produkcji? Nie. Zdjęcia były kręcone w Polsce. Myślę, że nie mielibyśmy szans nakręcić tego filmu na Ukrainie, ale mój scenograf, Marek Zawierucha, wcześniej przygotowywał film Łoźnicy i jakby zwiedził wszystkie te tereny wołyńskie. Tamten film nie doszedł do skutku na razie, no bo wybuchła wojna. Ale Marek te swoje doświadczenia przeniósł na tę stronę granicy. Głównie kręciliśmy w Lublinie, tam mieliśmy bazę. Skansen w Lublinie jest położony na takich górkach, co jest oczywiście malownicze. Jest też jakiś akwen wodny, co jest bardzo ważne, bo nie pozwoliliby nam po prostu używać ognia, gdybyśmy nie mieli możliwości szybkiego jego ugaszenia. Były pewne przeszkody, na przykład raz w Polsce coś zostało oddane na czas. To była autostrada, która cały czas jeździła za głowami tych bohaterów. Ja byłem przekonany, że oni nie oddadzą tej autostrady i że spokojnie nakręcimy zdjęcia. No niestety. Nie udało się. Dotrzymali terminu, no i potem musieliśmy ją czyścić. Mieliśmy też zdjęcia w Sanoku, mieliśmy zdjęcia wyleciało mi z głowy. W okolicach Rzeszowa jest taki skansen. Dobrze, a na pewno... Nie dobrze, bo się zaraz na mnie obrazi ten... Zaraz sobie przypomnisz i wkleimy, natomiast... Kolbuszowa! To było zdjęcie w Kolbuszowej. Świetnie się tam czułem, naprawdę. Zupełnie inny charakter skansenu. Zdjęcia tak trudnych scen jak ludobójstwo, zabijanie, czy też kontakt ze śmiercią... Przepraszam, Skierniewice. Jeszcze mieliśmy zdjęcia w Skierniewicach. Bo zaraz będę miał, wiesz, tysiące maili, dlaczego ja tam kogoś pominąłem. Sceny ludobójstwa, z krwi, mordowania i kontaktu ze śmiercią dla młodych, właściwie dla dzieci, to musiało być coś trudnego. Również pod względem psychologicznym. Dla ciebie jako reżysera, który ma nad tym zapanować i dla tych dzieci, które muszą to jakoś sobie wytłumaczyć. Jakie miałeś problemy z tego typu wydarzeniami na planie? Tak, zdawałem sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne, że
przeprowadzenie dzieci przez złoto to jest poważne wyzwanie, dlatego mieliśmy pomoc psychologa. Ale teraz tak, te dzieci były w różnym wieku. Najmłodsze miały 10 dni, a starsze miały naście, więc do każdego z nich trzeba było podchodzić inaczej. Główny nasz wykonawca, roli Jaśka, tak naprawdę też było ich dwóch. Nimi opiekował się Paweł Mlak, to jest taki mój asystent, który po prostu cały czas był z tymi dziećmi. Zwłaszcza na początku to było trudne, bo później one się już oswoiły z planem zdjęciowym i wiedziały, że to wszystko jest udawane, umowne i tak dalej. Ale z każdym trzeba było postępować inaczej, w zależności od stopnia wrażliwości i od wieku. I czułeś odpowiedzialność jakby za to wszystko, co się z nimi dzieje psychicznie? To pomaga, przeszkadza reżyserowi? Wiesz, myślę sobie, że przeszkadza. Przeszkadza. Chciałbym, żeby oni weszli w dorosłe życie tak mniej pokopani, bo każdy wchodzi w dorosłe życie pokopany, nie? Ale oni, żeby weszli tak mniej. Tak, przeszkadza oczywiście. Mhm. Film w pewnym momencie stanął, z tego co pamiętam, realizacja została zatrzymana, bo zabrakło pieniędzy. Jak to jest możliwe przy dotacjach, tak dużych budżetach, planowaniu, producentach, którzy są odpowiedzialni? Dlaczego tak się wydarzyło? Kilka pewnie było czynników. Taki istotny był jeden, że tuż przed realizacją, przed wejściem zdjęcia wycofało się dwóch koproducentów i mieliśmy już na starcie te 2 miliony złotych, to dużo. Mniej. Mniej, tak. No temat jest oczywiście, jest kontrowersyjny i firmy, które normalnie wspierają filmy, na hasło rzeź, ludobójstwo, Smarzowski, Siekiery, od razu się Ukraina, od razu się wycofały, tak. To też. Poza tym, no tamtego świata nie ma. Trochę więcej musieliśmy zbudować, niż zakładaliśmy. Te obiekty były, mimo że na południowym wschodzie Polski, jednak rozrzucone. To wydłuża okres zdjęciowy, a to stanowi o koszcie filmu, czyli hotele, przejazdy i tak dalej. I stąd ten mój rozpaczliwy apel w internecie. Ale to było fantastyczne, że ludzie pomogli. Bardzo dziękuję. I rzeczywiście to są jakby zebrane społecznie pieniądze? Tak, dzięki tym pieniądzom dokończyliśmy film. Sam powiedziałeś, temat Wołynia jest tematem kontrowersyjnym. Ty jesteś reżyserem postrzeganym jako dosyć kontrowersyjny, bo lubisz pewne skrajności również pokazywać. Jaki kontrowersyjny temat teraz będziesz brał na warsztat? Piszę z Wojtkiem Rzechakiem scenariusz serialu o wczesnym średniowieczu, o początkach państwowości polskiej. Jesteśmy dość zaawansowani w tym pisaniu. Zobaczymy, co z tego będzie. Produkcja jest kosztowna. Zobaczymy. Czyli serial telewizyjny, nie kinowy. Tak. Film, nie kinowy. Tak. Trzymam kciuki, bardzo dziękuję za rozmowę i gratuluję tak wspaniałego filmu. Dziękuję bardzo.